Cześć, witajcie moi drodzy, a właściwie bardziej witajcie moje drogie, bo to dzisiaj do pań bardziej będzie skierowany ten filmik. Dzisiejszy filmik chciałabym poświęcić problemom, jakie ja spotkałam podczas swojego odchudzania, podczas swojej redukcji. I są to problemy, z jakimi również możecie spotkać się wy. Dzisiaj chciałabym poświęcić właśnie ten filmik problemom z włosami, aczkolwiek ja borykałam się z problemami włosów, skóry, paznokci, później też doszły problemy hormonalne. Dzisiejszy filmik chciałabym poświęcić jednak problemom włosowym. Dlaczego to robię? Dlatego to robię, że bardzo żałuję, że wtedy, kiedy ja zaczynałam się odchudzać, nie miałam przy sobie właśnie takiej osoby, jaką jestem w tej chwili. Nie miałam takiej osoby, która by mi powiedziała, jak to robić, co robić źle, dlaczego. I chciałabym może tym filmikiem komuś coś uświadomić. Tak więc, jeżeli chcecie posłuchać, co dzisiaj mam wam do opowiedzenia, to oczywiście zostańcie ze mną. Jeszcze na samym początku powinnam chyba powiedzieć, że ja ani nie jestem żadnym lekarzem, nie jestem dermatologiem, dietetykiem, nikim w tym stylu. Jestem po prostu dziewczyną, która chce wam przekazać tą wiedzę, do której doszła sama. Chcę wam przekazać swoje doświadczenia i to, co powiem, to będą takie metody, które sprawdziły się w moim przypadku i pomogły w moim przypadku. I powinnam chyba zacząć od tego, że ja swoje odchudzanie startowałam z jakiejś wagi około 65 kg, ale też nie jestem wam w stanie powiedzieć dokładnie, ile to było, ponieważ nie miałam wtedy wagi. Kiedy kupiłam sobie wagę, to już byłam w czasie tej redukcji i troszeczkę spadło, więc wtedy było około 60 kg. Aczkolwiek, że sądzę, że to było na początku około 63 do 65 kg. Przy moim skromnym wzroście 1,58-1,59 m, w dowodzie mam 1,60 m, ale to w dowodzie to wiecie, jak to jest, sama sobie to wpisałam. Tak więc startowałam z wagi ponad 60 kg, około 63,5 kg. I problemy, dlaczego w ogóle o tym mówię, o tej wadze? Ponieważ chciałabym zaznaczyć, że moje problemy zaczęły się, kiedy zeszłam do wagi 56 kg. Czyli to nie były problemy, których przyczyną byłoby jakieś moje wychudzenie, czy też moja niedowaga, bo ja wagę wtedy akurat miałam prawidłową, jeśli chodzi o mój wzrost. Więc te problemy wynikały po prostu ze złego odżywiania i braku aktywności fizycznej również, myślę. I teraz co robiłam źle? Pierwsza rzecz to było to, że ja bardzo sobie obcięłam kalorie. Byłam na diecie 1000 kilokalorii, ale jeżeli teraz tak przeglądam sobie te moje menu z tamtych czasów, te moje jakieś zapiski i tak dalej, to sądzę, że ja tych kalorii jadłam mniej niż te 1000, czasami 700, 800, więc no wiecie, kobieta, która waży 65 kg, ona potrzebuje więcej jedzenia niż te 800 kalorii, a nawet te 1000 kalorii to jest bardzo mało, więc za dużo obcięłam sobie tych kalorii. Druga sprawa to jest to, że ja kompletnie nie zwracałam uwagi na to, co jem. Jadłam cokolwiek, batony, ciastka, cukierki, wszystko byle zmieścić się w tym limicie kalorycznym. Absolutnie niczego nie odrzuciłam. Jadłam sobie biały chleb, jadłam sobie babcine obiadki. Ja nie chcę obrazić tutaj mojej babci, ja uważam, że ona gotuje naprawdę wspaniałe i pyszne rzeczy. Natomiast no, nie są to rzeczy tak zdrowe, jak być powinny. Także jadłam to, co chciałam. Trzecia rzecz to to, że ja w ogóle nie wiedziałam, że istnieje coś takiego jak białko, tłuszcze i węgle i że to trzeba jeść w odpowiednich ilościach. Nie miałam o tym zielonego pojęcia. Może dla kogoś to się wydawać teraz dziwne. Dla mnie też to jest teraz dziwne, że nie wiedziałam o takich rzeczach, ale tak właśnie było. Moja dieta była uboga w białko, natomiast dużo było w niej węglowodanów. I kolejna sprawa, czwarta, to to, że ja kompletnie odrzuciłam spożywanie tłuszczy, jakichkolwiek tłuszczy, nie jadłam ich zupełnie. Kolejna rzecz, piąta, to to, że ja potrafiłam mieć na tej swojej diecie 800-1000 kilokalorii, jadłam tyle kilokalorii przez jakiś, powiedzmy, tydzień, dwa tygodnie góra. Następnie rzucałam się na jedzenie i potrafiłam pochłonąć wszystko, co po prostu... nawet nie czułam potrzeby jedzenia tego, ja nie byłam głodna.
nie czułam smaku tego, tylko wpychałam po prostu na siłę. To były takie ataki głodu spowodowane właśnie tą niską kalorycznością mojej diety, myślę. I to też był taki szok dla organizmu, bo pomyślcie sobie, że na przykład wasz organizm przez tydzień dostaje 700 kilokalorii, czy też te 1000 już to była góra. A następnie dostaje takiego szoku, bo nagle zostaje mu dane 5000 kilokalorii, czy też 6000 kilokalorii. Ja nie wiem, ile tego mogło być, bo już później tego po prostu nie liczyłam, nie było sensu. Ale myślę, że 6000 kilokalorii czasami nawet zdarzało mi się jeść dziennie, to jako dzienny bilans. I ostatnia już rzecz, chyba szósta, to to, że ja kompletnie nie jadłam warzyw. Zupełnie. Moje jedzenie warzyw ograniczało się do plasterka takiego pomidora, czy też takiego ogórka na kanapce, oczywiście z białego pieczywa. Także widzicie, że to moje odżywianie było po prostu tragiczne. Teraz powiem wam, co zrobiłam, żeby to naprawić. Po pierwsze, oczywiście rzuciłam się na wszelkie maseczki, maski drogeryjne, szampony, które nic moim włosom nie dały niestety. Ponieważ problem nie leżał na zewnątrz włosa, czyli nie miały na niego wpływu, na tą złą kondycję moich włosów nie miały wpływu czynniki zewnętrzne, czyli jakaś tam niewłaściwa pielęgnacja, czy też brak tej pielęgnacji, a czynniki wewnętrzne, jakim było właśnie złe odżywianie. Czyli pierwsze co, rzuciłam się na maski, maseczki, odżywki i szampony, które nic nie pomogły. Jeszcze wydaje mi się, że bardziej te włosy wypadały, były bardziej przesuszone i tak dalej. Druga rzecz to to, że zaczęłam olejować te włosy. Wyczytałam ci w internecie, że olejowanie świetnie wpływa na włosy. Oczywiście za pierwszym razem nawaliłam tonę tego oleju na włosy. Były to olejki naturalne. Nawaliłam tonę tego oleju i kompletnie nie byłam w stanie tego zmyć z tych swoich włosów. Myłam kilkakrotnie te włosy, aż w końcu zdecydowałam się umyć je po prostu płynem do mycia naczyń. I taki mocny płyn do mycia naczyń, co prawda zmył mi ten olej z tych włosów, natomiast wypadło mi śmiało, mogę powiedzieć, 1/4 włosów z głowy. I to była po prostu tragedia. Później zaczęłam w prawidłowy sposób już olejować te włosy, natomiast jak widzicie, moje włosy są z natury kręcone. W dodatku one były jeszcze bardzo zniszczone i nie byłam w stanie tych włosów doczesać po właśnie tym olejowaniu. One były splątane, nie byłam w stanie ich po prostu wyczesać. I kilka razy próbowałam nakładać te oleje, ja je zostawiałam na włosach, okręcałam ciepłym ręcznikiem, tak żeby one mi tam, wiecie, weszły w te włosy. Natomiast to tylko też pogarszało ich stan, także olejowanie również mi nie pomogło. Później rzuciłam się na suplementy diety w takich tabletkach, jakiś tam skrzyp, skrzypowita i tak dalej, które również nie pomogły, ponieważ wiadomo, że organizm nasz nie przyswaja tych witamin sztucznych, syntetycznych, tak jakby przyswajał je po prostu z jedzenia. Więc one również nie pomogły. Brałam je regularnie, nie zapominałam, ale jednak nic one mi nie dały. Kolejna rzecz, po jaką sięgnęłam, to była pokrzywa. Tak, pokrzywa. Ja wtedy mieszkałam na wsi, był akurat przełom kwietnia i maja, to była taka wczesna wiosna, kiedy te pokrzywy się wybijają, jeszcze nie kwitną, ponieważ kiedy one już kwitną, to wtedy nie można z nich nic robić, znaczy nie można robić tych naparów, które ja robiłam. Póki ta pokrzywa była świeża, to robiłam te napary ze świeżej pokrzywy. Jak już ta pokrzywa zaczęła kwitnąć, to ja miałam tam odpowiednią ilość zebraną i suszoną i gotowałam sobie te napary z pokrzywy suszonej. Pomogło na to, że te włosy zaczęły szybciej rosnąć. Także jeżeli chcecie właśnie taki efekt uzyskać, to polecam wam picie pokrzywy. Natomiast no, nie odżywiła mi ta pokrzywa w żaden sposób tych moich włosów, więc to również nie pomogło. Te włosy nadal były suche, wypadały i tak dalej. W międzyczasie zaczęły się problemy hormonalne, tak więc udałam się do właściwej pani doktor, do pani ginekolog, która przepisała mi 2 leki hormonalne. Jeżeli będziecie zainteresowane nazwami tych leków, to oczywiście mogę wam te nazwy gdzieś tutaj napisać, albo jeżeli ktoś będzie zainteresowany bardzo. Przyjmowałam te hormony, pomogły tylko na jakiś czas,
Znaczy, brałam je oczywiście nie na włosy, a na różne inne problemy, o których też nie chciałam tutaj wspominać w tym filmiku, ale one były. I one też właśnie, to branie hormonów jeszcze pogorszyło bardziej stan tych moich włosów, a na te problemy, na które miało pomóc, pomogły te leki, ale tylko na bardzo, bardzo krótki czas, tak więc jeszcze gorzej wyglądały moje włosy właśnie po zażywaniu tych hormonów. No więc jeśli nie ginekolog, to wybrałam się do pani dermatolog. Pomijając już fakt, że pani dermatolog była bardzo niesympatyczna i moim zdaniem niekompetentna, ponieważ ani nie zapytała mnie o to, jak się odżywiam, ani nie zapytała mnie o to, czy schudłam w ostatnim czasie, czy coś się zmieniło właśnie w moim organizmie, zleciła mi badania na anemię i na TSH, czyli na tarczycę. Wyszło mi, że żadnej anemii nie mam. Tarczycy, niedoczynności ani nadczynności też nie miała, więc pani dermatolog przepisała mi taką mieszankę na włosy. Już teraz nie mam składu tej mieszanki, po prostu na recepcie były wypisane składniki tej mieszanki. Na początku był jakiś alkohol, pamiętam, bo śmierdziała niemiłosiernie. Aczkolwiek taką receptę miała mi zrealizować apteka. W ogóle żadna apteka nie chciała mi jej zrealizować, dopiero latałam po całym mieście naprawdę i dopiero jedna apteka się zdecydowała. I po jakichś 3 dniach ta mieszanka była do odebrania. Ja miałam sobie wsmarowywać tę mieszankę we włosy po każdym myciu. Jako że myłam te włosy codziennie, to nakładałam ją codziennie, bez spłukiwania. Śmierdziała niemiłosiernie, tak jak już mówiłam, bo na pierwszym miejscu w składzie miała alkohol. Była tam chyba witamina B6, B12, już nie pamiętam dokładnie, co było dalej. Ale to też nie pomogło, w dodatku ta buteleczka była taka, więc na moje włosy no, wystarczyła na bardzo krótki czas, zwłaszcza że myłam je właśnie codziennie. Szybko się skończyła i tylko tyle Wam mogę powiedzieć na temat tej mieszanki. A więc, co mi pomogło w takim razie? Wzięłam się za to sama, postanowiłam sama naprawić swoje włosy. Tak jak widzicie, one teraz wyglądają w ten sposób. Nie są one jeszcze w stanie idealnym, zwłaszcza że no, ja włosy swoje farbuję, także tutaj te czynniki zewnętrzne również mają wpływ na ten wygląd moich włosów. Aczkolwiek no, nie jest idealnie, ale jest dobrze w tej chwili. Na pewno nie jest tak jak kiedyś. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak kiedyś wyglądały moje włosy, to ja wstawiałam Wam zdjęcie już na Facebooka. Także odsyłam Was tutaj do linku na dole do mojego Facebooka. Możecie sobie zobaczyć, jak kiedyś wyglądały moje włosy. Ja po prostu łysiałam miejscami. Nie wiem, czy można łysieć, czy kobieta w moim wieku może łysieć, ale ja po prostu miejscami miałam takie gniazdka, że nie było w tych miejscach włosów, więc myślę, że łysiałam. Te włosy były przesuszone, one już były po prostu na wykończeniu. Musiałam je oczywiście ściąć. Przez całą tę kurację jedzeniową oczywiście myłam je w wodzie niegorącej, starałam się, żeby ta woda była jak chłodniejsza, nie zimna, ale taka letnia. Pod koniec mycia przepłukiwałam je chłodną wodą, żeby te łuski włosowe się pozamykały. Dodatkowo kupiłam sobie grzebień z takimi dużymi zębami, z takimi dużymi odstępami między zębami i czesałam się tylko i wyłącznie takim grzebieniem, żeby jeszcze nie pogarszać ich stanu. I przede wszystkim zaczęłam się inaczej odżywiać. Czyli jak? Wprowadziłam do swojej diety warzywa. Bardzo dużo warzyw, wszelakiego kalibru, w szczególności tych zielonych, bo one są najbardziej witaminiaste, że tak powiem. Wprowadziłam warzywa. Teraz śmiało mogę powiedzieć, że warzywa stanowią największą część mojej diety. Druga rzecz to to, że odrzuciłam cukier. Może nie tyle odrzuciłam, co bardzo go ograniczyłam do tylko wyjątkowych sytuacji. Nie twierdzę tutaj, że ja w ogóle nie jem słodyczy, nie jem batonów, czekolad, jakiś tam ciastek i tak dalej, ale zdarza mi się to bardzo, bardzo rzadko. I staram się zawsze w domu sama przygotowywać po prostu sobie jakieś słodyczy, kiedy już mam ochotę na coś słodkiego. Staram się sama to przygotowywać w domu z w miarę zdrowych produktów. Naprawdę można sobie czasami w domu wyczarować coś dużo lepszego niż te kupne batony, ciasteczka, cukierki i tak dalej. Już nie pamiętam w sumie, kiedy jadłam takie coś, aczkolwiek zawsze w domu sobie czaruję powiedzmy coś ze świeżych owoców, z owoców suszonych, z bakalii, czy też z orzechów,
Naprawdę można sobie dużo fajnych rzeczy wyczarować. Zamieniłam pieczywo jasne na pieczywo ciemne. Wszystko, co robiłam z mąki jasnej, robię z mąki pszennej, bo te nawyki zostały mi do teraz i one nadal są ze mną. Zaczęłam jeść kaszę. Wcześniej w ogóle nie wiedziałam, że... Znaczy, no wiedziałam, że jest coś takiego jak kasza, ale nie jadłam kasz w ogóle. Co jeszcze zaczęłam robić? Wprowadziłam do swojej diety przede wszystkim zdrowe tłuszcze, bo myślę, że tutaj był najgorszy problem, że ja w ogóle tych tłuszczy nie jadłam. Zdrowe tłuszcze, czyli takie, które są zawarte w tłustych, słonowodnych, morskich rybach, czyli na przykład w łososiu, w makreli, w sardynkach, i tak dalej, w orzechach, w migdałach, gdzie jeszcze są zdrowe tłuszcze, w oleju rzepakowym, w oliwie z oliwek, w awokado. No i oczywiście wprowadziłam do swojego życia aktywność fizyczną. Jeżeli już nie chce mi się ćwiczyć, chociaż treningi staram się wykonywać w miarę regularnie, ale jeżeli już mi się bardzo nie chce, to przynajmniej staram się być bardzo aktywna w ciągu dnia. I myślę, że to również miało duży wpływ, ponieważ mogę jeść więcej. Ja przy mojej skromnej wadze i przy moim skromnym wzroście pochłaniam 2000 kilokalorii, więc myślę, że nie jest to mało, jak na taką drobinę. Także staram się jeść więcej, a spalać to. Ja twierdzę, że lepiej jest coś zjeść i spalić, niż nie zjeść tego, no i nie spalić. Dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że do czegoś ten filmik Wam się przyda, że kogoś może czegoś nauczy, przed czymś może kogoś uchronię. Tak jak mówiłam na początku, to są sposoby, które sprawdziły się u mnie, one nie muszą sprawdzić się koniecznie u Was. Może problem u Was, jeżeli takowy macie, leży właśnie w czymś innym, nie w zdrowym odżywianiu. U mnie akurat sprawdziło się wprowadzenie takich nawyków żywieniowych. Te nawyki żywieniowe pozwoliły mi na to, że te włosy wróciły do... Może jeszcze nie wróciły do tej swojej pierwotnej kondycji, ale są teraz gęstsze, mocniejsze, nie wypadają w takiej ilości, jak wypadały. Zresztą, no, co możecie zauważyć na załączonym obrazku. Także dobra, to by było na tyle, nie będę się więcej już rozgadywała. W tej chwili oczywiście, jeżeli filmik Wam się podobał, to proszę o kciuki w górę. Jeżeli mieliście takie problemy z włosami, miałyście takie problemy z włosami, to koniecznie dajcie mi o tym znać, albo jeżeli teraz macie takie problemy, jak sobie z nimi radziłyście, poradziłyście, czy też radzicie. Ja już bardzo czekam na Wasze komentarze. No i co, łapka w górę mówiłam. Zachęcam Was oczywiście również do subskrypcji mojego kanału, do odwiedzenia mojego Facebooka, do którego link znajdziecie pod filmikiem. No i co, trzymajcie się cieplutko, do następnego razu. Pa, pa!